Ta niedziela wielkanocna. Jak ten czas szybko biegnie. Za nami tyle różnych wydarzeń, przed nami tyle różnych zadań, działań, rzeczy, które czekają, aby je wykonać. Ale tak naprawdę o co w tym życiu bardzo aktywnym chodzi? Święty Jan zapisuje Jezusowe słowa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi Jezus, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic uczynić nie możecie. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że obfity owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Matuchna miała pełną świadomość, że człowiek, który działa codziennie przed nim wiele różnych zadań, musi być złączony z Jezusem. Bo to łączność z Jezusem pozwala mi działać dużo dobrego i zawsze iść naprzód, przede wszystkim po drodze cnoty i świętości. Szczególnie my, w naszym tak bardzo czynnym życiu, musimy walczyć o złączenie z Jezusem, aby nasze czynności były święte i Boże. Bez Jezusa nic nie możemy. Bez Niego nasze dla oka najpożyteczniejsze czynności są tylko blichtrem, grobami pobielanymi, napełnionymi wewnątrz ambicją, miłością własną, próżnością i tymi podobnymi złymi pobudkami. Oko mojej duszy stale musi być skierowane ku Jezusowi, a wtedy życie moje zamieni się w prawdziwą służbę Bożą. Z Jezusem prace moje będą święte, bo w świetle Bożym świat ludzie przedstawiają mi się tak małymi, że nie będę ubiegać się o to, aby im się podobać. Ale moją jedyną troską stanie się pragnienie, by zadowolić Jezusa. Z Jezusem praca moja będzie wykonana z gorliwością, bo czyż mogłabym dla Jezusa pracować leniwie i ozięble? Z Jezusem znajdę choćby i w najtrudniejszych moich pracach święte wesele dzieci Bożych. To wesele, którego świat nie zna i jakie tylko Jezus dać może. Zatem zachęcam, by każdą pracę rozpoczynać w imię Boże, znakiem krzyża i Jemu oddać wszystkie nasze wysiłki, trudy. Niech On im błogosławi. A wtedy jestem przekonana, owoce tej pracy będą obfite i wspaniałe. Szczęść Boże!